Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich, bardzo, bardzo serdecznie. Moi drodzy, zaczynamy Titled Tuesday za chwilkę. A dosłownie niecałe 2 minuty, 1,5 minuty i jedziemy. Dawno nie grałem, nie było okazji ku temu, teraz myślę, że dzisiaj na pewno jest okazja. No więc będziemy ćwiczyć. Będziemy próbować trafić na arcymistrza i tyle. Witam serdecznie, Luka. Ok. Za chwilę jedziemy. Silny turniej, jak zwykle. Mnóstwo arcymistrzów z wysokiej półki. Nakamura. Firuzja. Ile mam wzrostu? 182 w porywach do 183. Skąd to pytanie? Zresztą pytanie jak pytanie. No dobra, tylko mnie nie pytaj, lepiej uwagę. Dobra, słuchajcie, za chwilę zaczynamy, dosłownie 20 sekund. Przypominam, gramy 11 rund tempem 3 plus 2. Życzę dobrej zabawy. Mam nadzieję, że też się czegoś tam może nauczycie. Ja się, mam nadzieję, czegoś też nauczę. A tymczasem lecimy. 2976, mistrz międzynarodowy. Ajajaj. No dobra, grajmy to, co najlepiej potrafię. Odważnie trzeba grać. Tu się nie ma co spinać. Ale szybki jest gość. Ok. Bitka, bitka. A4 prawdopodobnie może być zagrane. Tak też i się dzieje. Zastanawiam się nad hetmanem C7, ale nie, tutaj chyba trzeba to po prostu. Zaraz, zaraz, a ja nie mogę tak? Chyba nie mogę. Zagramy skoczek D7. Tutaj będzie wjazd, tutaj bardzo nieprzyjemny. Skoczek na A5 będzie bardzo niefajnym posunięciem. Dobra, coś grać trzeba. Niestety mi się pozycja nie podoba. Się przyczaję tutaj. Hetmanem na B7. Skoczek bardzo silny, niestety. No tu będzie miażdżonko. Niestety. Zaraz jakaś bitka. Może się uda coś tutaj rozwinąć po tym wybiciu. No na pewno to nie poszło po mojej myśli. To jest pewne. Wieża C7, aha, tu będzie strzałka. Utracę figurę. Nawet wieżę zbił. Okej.
to mam wieżę za Hetmana. Partia bez historii większej. Niestety. Niestety tak. Niestety partia bez historii. Chyba się wygłupiam, co? Zobaczmy, co tu poszło nie tak, a co można by było poprawić. Jakoś tak zbyt łatwo ze mną wygrał przeciwnik. Nie podobało mi się to. No bicie, bicie, ok. A6 można, skoczek. B5, wszystko dobrze. B4. No skoczek B6, prawidłowo. A4. Bicie, bicie. Ja tak zagrałem, ok. Ha, on każe bić. Po prostu to uprościć. Wieża B8. Nie bronić tego pionka w zamian za tego. I co? I po hetman C2, przykładowo. Skoczek H5. Ciekawe w sumie, bo jeżeli on mi zbije tutaj. To parę gońców tam F5. No okej, tu by się wtedy trzymało, czyli redukcja troszkę figur. Bierze B8. No człowiek się uczy całe życie, słuchajcie. No, czasem to jest takie proste. Byłaby normalna gra. A ja zagęściłem sobie figury, czyli zacząłem kombinować niepotrzebnie. Przeciwnikowi te figury tu pomogły, kiedy ja się troszeczkę właśnie zapultałem. Goniec B7. No tutaj to już niedobrze. Goniec F6, goniec G5. W ten sposób każe grać. No tak, to są. Aj. Żeby kiedyś tak normalnie zagrał. Troszkę z formy człowiek wyszedł. Ale dobra, dalej jest jakby ok. Tu niepotrzebnie. F5 od razu. Niepotrzebnie skoczkiem tutaj, bo to jest tylko jednorazowy atak. Bez sensu. F5, skoczek wleciał. No właśnie. I skoczek wrócił. No właśnie, czyli potańczyłem w miejscu, co nic nie dało kompletnie. Skoczek E7 od razu wchodzi. A, bardzo ciekawe. Tak, tak. Tak, powiedzmy tu. I tu. Chwila. Bierze AC2. Ok. Czyli tu tak jest ciężko. W sumie na jedno wyszło. Skoczek dał szacha. A jakbym zagrał tutaj? Bierze C7. Ja też to liczyłem. W głowie wprawdzie taki wariant liczyłem. Byłoby też przegrane. W sumie na jedno wychodzi. A dziwię się, że skoczkiem nie zbił. A tu na jedno też wychodzi. Zbił wieżę. Bez znaczenia. Ok. No partia bez historii, niestety. Bez większej historii. No dobra. Pierwsze śliwki roboczywki. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Kiedyś pamiętam, też zaczynałem z pierwszą partię od porażki. Potem szło jakoś tak dobrze. Chyba 5 z rzędu się udało wygrać, czy 6? 5 na pewno. No przypominam, moi drodzy, że to jest turniej niezwykle silny. A tutaj grają najlepsi na świecie, więc nie ma lekko, tym bardziej w internecie. Nie ma lekko. Ale dobrze. Jest szansa się spotkać z kimś silnym, z kimś pograć tutaj. Może jakiś skalpik urwać. Zobaczymy.
Jeszcze partie trwają, czy już tutaj, czy tu się jeszcze musi odświeżyć temat? Jeszcze jakieś trwają partie. Radżabow szuka tutaj opcji, żeby nie było wiecznego szacha. I chyba te szachy się skończyły w tym momencie, bo jak tutaj, to tu. A tu nie lepiej hetmanem? Widocznie nie. Już się tutaj lista za chwilę odświeży. Dżentelmeński mat się szykuje. Jeszcze jeden hetman? To jest remis. Teoretyczny. Wieża, skoczek na wieżę, to remis. Z tymi skoczkami to trzeba zawsze uważać. Remisik 50 ruchów. Ok. Partia numer 2 za sekundkę. Lecimy. Oddam mu pionki. Niech bierze. Mnie interesuje szybki rozwój figur. Zagram tak od razu na tego pionka. Podgryzę. Tu grożę teraz biciem. Dobra, wyprowadzić wszystkie figury, by wypadało. A bicie, bicie, no końca i skoczek tutaj może zbić. Dobra, więc odzyskam pionka w bardzo ciekawy sposób. Hop. I tutaj zadziałało. Oczywiście to jest wszystko porówno. Skoczek D5 jakiś chyba. Dobra, wracamy. Może tu? Postraszymy go z G5. Tu chyba na spokojnie E3 trzeba grać. Pytanie, czy tutaj można? Okej. Nie podoba mi się, jak zbije tu. Bardzo mi się to nie będzie podobało. Spróbuję zagrać na różnopolowe. Ojej, ma G5. Chociaż G5 to jeszcze tutaj się ratuje. Okej. Sporo wymian. Nastąpiło F6 grozi. Może po prostu ucieknę. Przypuszczam, że przeciwnik zwyczajnie to zbije. No właśnie. I się nie będzie ze mną patyczkować, jeśli chodzi o wymianę. Pytanie, czy pionkiem? Nie, no hetmanem trzeba zbić.
Nie podobają mi się te pionki. One mogą być dosyć groźne. Skoczek D7. D4. Dużo wymian poszło. Nie podoba mi się to. Na E3 będę musiał zagrać, przypilnować pionka. Pytanie, co dalej? Może szturm pionkami, wyprowadzenie wieży. No dobra, wieża C1 na tego pionka. Tu będziesz grał, no właśnie. Hetman nie pójdzie do pomocy. Może hetman E5. Jeśli tak, to jeszcze przepcham na B3. O, to ciekawe. Tak? Przytrzymać. Przyznaję się, że niepewną ręką za bardzo to zagrywam. Aha. Tu będzie szach bardzo nieprzyjemny. Dobra. Mam nadzieję, że dobrze to policzyłem. Tu będzie bicie, a będzie szach. Król G2 mógł zagrać wcześniej. Dobra, nie mam wyjścia. Będę miał tam tego szacha i odbiję z pionkiem więcej zostanie, jak dobrze mi to wszystko wyjdzie. Muszę tak. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie z pion. Aha, tu jeszcze będzie taki nieprzyjemny ruch. Ale nie, to pod kontrolą. Raczej tu, bo zawsze odbiję tu. On powinien chyba wieżą zejść. Zawsze tutaj zagram. Tylko gdzie on tą wieżą może zejść? Może na F8 w ogóle. Tu zagram, tu będę chciał kontrolować B1. Hetman B5. Może niepotrzebnie aż tak panikuję. Wow, ale ładne zagranie. Nie mogę zbić, bo zbiję tym. Ciekawy ruch. No dobra, muszę wymienić tutaj z szachem i zagrać tak. Tego pionka atakuje i tu będę miał też fajne podparcie jak coś. Znaczy będę mógł jeszcze się pobronić troszkę. On będzie musiał uważać, bo jak zagrałby tutaj, to dostanie plombkę i tam będzie groził mat, a ja tego pionka skoszę. Hetman B5. O właśnie, tak zagrał. A to teraz musi wrócić, straci pionka. Grozi mat. No właśnie. Jesteś mój. Niczego nie podstawić. Tutaj będę celować. No to już wygrana. Dwa pionki więcej w hetmanówce, to już na spokojnie, przy bezpiecznym królu, to już bajka. Trzy pionki. A chyba jeszcze podciągnę pionka. Okej, mamy zwycięstwo. Aż sobie zerknę tutaj analizę. Czy przeciwnik miał przez moment lepszą, wygraną? Zaraz zobaczymy. Tutaj bicie, tak? Odzyskanie pionka, ale to nadal pozycja równa. Tak, na pewno coś tutaj nie tak poszło po mojej myśli. Koniec D6. No te wymiany poszły mocno, mocno, mocno. Wieża C8, hetman. On tu C3 powinien zagrać. Tak jak myślałem. C3 byłby groźnym ruchem, po prostu pionek idzie. No, fakt, że ja go zatrzymuję. Taki ruch chciałem zagrać. Czy to by był dobry ruch? Nie, bo tak by wchodził.
Ciężko by było. A tak bym zagrał. Tak planowałem grać B3. Jednak te pionki 2 w końcówce, no niebezpieczne są. Wieża C3. Tak. Goniec. Szach. B2 lepsza, czarnych cały czas tutaj. Hetman C2. Bardzo ładny ruch znalazł. Tak, tak. I hetman B5. I on tu coś lepszego powinien zagrać. Hetman C3. Żeby nie było takiego zagrania. Stępem. Bo jakbym zagrał tutaj, no to on sobie spokojnie tak gra i ma wolnego pionka. I musiałbym tego pilnować. No tak. I byłoby u mnie ciężko. A po tym ruchu to ja zdobywam przewagę. Jaka to jest mała subtelność, która daje tutaj właśnie przewagę. No to się przeciwnik już sam wysypał tymi pionkami, jak poszedł do góry. No dobra. Nie było łatwo. Było bardzo nawet ciężko, bym powiedział. Dobra, spokojnie będziemy walczyć dalej. Co tam dobrego u Was, drodzy widzowie? Jak tam Wasze postępy szachowe? Cześć Kacper. No tak, mamy jedno zwycięstwo. Punkt jest punkt. Cierpliwie czekamy na kolejną rundkę. Może coś odpalimy, a już wszyscy skończyli. Jeszcze nie. Jeszcze wieżówki ostatnie. Okej. Organizujesz mini turnieje szachowe, Kacprze. Środowisko gdańskie ma gdzie grać w końcu. No to super, gratki dla Ciebie. Może bym się kiedyś wybrał, jak będzie na to czas i możliwość. Chętnie bym przyjechał. A zapraszam też na 9 grudnia. Wprawdzie już miejsca są zapełnione, bo 40 osób może grać, ale towarzysko można zawsze wpaść. Okej, okay. Widzę po zdjęciu, że gram z bardzo młodym mistrzem międzynarodowym. Niestety tutaj kojarzenia mi nie sprzyjają, jeśli chodzi o graczy. Będę musiał tu walczyć z młodymi mistrzami międzynarodowymi, no ale słuchajcie, no tak to już jest. Zrobię co w mojej mocy. No te A6 to jest posunięcie, które mnie trochę drażni. Ale co, zagramy tak może? Możliwe, że E4 też można grać. Mi się ten ruch podoba. No to troszkę do tego, do takiego gambitu sobie tutaj to C6 ruch powinien być, który jest przydatny dla. No właśnie. Przydatny dla białych, ale jednak tak nie było. Wieża G1 grozi. Ze zbiciem tu skoczek F6 zagra zapewne. Bądź mądry i coś tutaj wymyśl. Niech będzie tak na razie. I kusi mnie ruch hetman D4. Znaczy najpierw zbić tu.
Nie podoba mi się trochę to, ale zbiję, bo ten skoczek mnie strasznie denerwował i hetman d4. Bo będę groził biciem tutaj. Oczywiście on nie może teraz roszady zrobić. Więc mam nadzieję, że trochę go tutaj przyblokuję. Bicie tutaj, no to długa. Długiej na razie zrobić również nie mogę. Ile mam pionków mniej? Dwa. To dużo. Ale przy różnobarwnych końcach mam jakieś szanse. Może w ogóle plan taki i taki, żeby tam zamatować. Może być sensowny, tylko że... Aha, zagram tak, to już król będzie miał kłopoty. On chyba musi tak zagrać albo tu. Tak. On tu, ja tu, on wieża d7. Może być bardzo ciekawe. Wieża d1. Może to być bardzo ciekawe. Myślę, że młodemu się już teoria skończyła. Mi już się dawno skończyła. Okej, czyli on mi tutaj chce oddać materiał. To jest dobry wybór z jego strony. Wieża chyba na tutaj, tu. Trochę się rozdmucha. Dobra, trzeba brać. Okej, tak. Pogrożę takim ruchem. Czy jak tutaj, to wiadomo, się rozwija troszeczkę. Tak, zagramy, tu będę groził. Zerknę jeszcze tylko, czy nie mam tutaj jakichś niespodzianek. No myślę, że tak. Bo cały czas bronię. Widełki nie grożą, bo mam bicie. Mogę też tutaj zbić. On musi uważać. Jeden pion odbity. Króle zostały w centrum. Hetman mi nie pozwala zrobić roszady długiej. Dobra, on mi tutaj będzie chciał zbić. Ja mu też nie pozwolę zrobić roszady. Król w centrum u niego musi zostać. Aha, on teraz ma teraz taki ruch. Ale nie, ja mam taki ruch. Dobra, to działa. Działa. Wieża weszła do gry. Dobra, podoba mi się. Taki ruch to też tutaj. Oj, dużo nie. Ha, tak jeszcze nawet można zagrać. Sporo się dzieje w sumie w tej partii. Bardzo dużo. On ma mniej czasu. Dobra, zbił. I teraz tak. Tutaj. Tutaj. Chyba tak muszę. No tak muszę. A to będzie dobre. To będzie wszystko dobre, bo tu się trzyma. Wszystko się trzyma. Chyba skoczkiem muszę zbić. Tak, skoczek musi zbić. On nie ma roszady. W pionkach się wyrównało. Jeszcze jego król może być słabszy. Tylko teraz tak, skoczek wejdzie do gry i coś tam uczyni? Nie wiem. Skoczek na e2 fajnie króla bronił, ale on też ma króla gołego. Ja mogę też zrobić odwrót wieżą i atakować tą wieżę. Tak nie może, bo tutaj strzałka. Chcę wymiany. Słusznie z jego strony. No dobra, wezmę. Tutaj mogę zbić pionka. Aha, tu jest strzał, ale jak zagram tak, on nie ma chyba nigdzie ruchu. Nie wiem w sumie, czy ja chcę tak zagrać, bo może tak chcę zagrać. Dobra, bije pionka. Idziemy odważnie. Jak da szacha, to skoczek d1. Pionka trzeba brać. No tak, skoczek d1. Bronimy się. Tutaj nie grozi, bo tu. Dobra. Mam więcej pionka i go cały czas szachuję. Tutaj mogę zbić. On zbije tutaj. Może zagrać tak najpierw. Jak tu mi zagra, to mam strzałkę. Dobra, obronił się. I myślę, że tak zagramy, tu będziemy bronić. Ok, mam pionka więcej. Lepszą strukturę. Skoczek wyszedł. Powinna być wygrana. Tak, wiem, że będziesz mnie chciał tu męczyć. Z tej strony i z tej. Tak, spróbujemy.
Właśnie obawiam się takich rzeczy, że on będzie mnie tutaj zaraz mocno męczył. Dobra, królem uciekam. Jednego pionka oddam. Nie chciałbym tutaj dostać jakiegoś przypadkowego mata. U mnie się robi teraz słabo z czasem, co? Dobra, redukcja. Okej. Ile czasu mam? Mało. Nie wiem jeszcze, jak go ugryźć. I z której strony? Aha, tutaj pójdę pionkiem. W sumie to nic nie daje. Kurczę, jakby cię tutaj. A z drugiej strony muszę iść, dobra. Chyba z drugiej. Stracę pionka teraz. Ale teraz mam łatwą grę. Kurczę. Oj. Szkoda, ale gość mi wyszedł, no, spod noża. Niedobrze. Miałem go. Miałem młodego. Miałem młodego. Podobał mi się debiut, słuchajcie. Bardzo mi się to podobało. Ja wiem, że to obiektywnie gorzej stoję, ale obiektywnie. Młody miał tutaj ze mną ciężko i bicie na c6, ale się cieszę z takich zagrań, że jednak one wchodzą. Hetman d4, dobre wyczucie. Skoczek d7. Dobra, tu się zgadzało. Skoczek c5. Duża przewaga białych. Hetman f3, jakie ciekawe, bo tutaj jeszcze grozi. Trzeba dobrze liczyć. Tu już w ogóle totalnie wygrana. Zaraz. A, mam kolejną partię. Sorry, słuchajcie. Nie mogę analizować. Kolejny mistrz międzynarodowy przed nami. No dobra, niech będzie E5. Jak tu grać? Powiem szczerze, nie wiem, czy ten ruch jest dobry, ale wydaje mi się. Aha, tak nie mogę. To nie jest ruch dobry. Tak gram i tu się chowam. Tak chyba też się w ogóle gra. Tak mi się wydaje. 4-5 specjalistą nie jestem, ale improwizuję nieco. Brakuje mi tu D6. Na roszadę trzeba zrobić. Tak, trzeba pilnować ważne pola. Tak, będziesz mi tutaj atakował, słusznie. No D6, muszę się rozwinąć tędy. Okej, okay, no parę gońców masz.
Wszystko ok, białe na pewno są lepsze, troszeczkę. Ale gramy w szachy dalej. Tu będę mógł skubnąć tego gońca. Ale myślę, że zagramy tak i tak. Po prostu wyprowadzę sobie figurę. Też tym hetmanem tam jeszcze. Koniec w ogóle, zobaczcie, skoczek e6 bardzo dobrze stoi. Wymianę proponujesz. Skorzystamy z tego zaproszenia. Tak, to wymienimy dwa skoczki za dwa gońce. Skoczek e6 stoi bardzo dobrze, mi się bardzo to podoba. Wieża d8. Taka tam prosta gra, myślę. No właśnie, chcesz mi tutaj skubnąć to. Dwa skoczki na dwa gońce. No dobra, skorzystam z tego zaproszenia. Skoczek c4. Jak skrobnąłbym tego gońca, byłoby świetnie. Wydaje mi się, że on teraz, ten goniec, nie ma gdzie uciec i go skrobnę. Tak, to będzie świetnie w ogóle. Goniec d5, coś takiego mu tutaj zepsuje. Skoczek c5. To powinno być dobrze już teraz. Działamy na konkretach. Skoczek aż się zrobił furorę w tym momencie. Uważam, że furorę zrobił skoczek. Tak sądziłem. Dobra, tutaj zaraz, bo jeszcze tutaj jest opcja, ale mój skoczek może nie. Chociaż to też jest ciekawe. Wziąć pionka. Nie, gońca. Pionka nie. Tak. Teraz jest ważne, jak się zachować. Dobra, tak, bo jak zbijesz, to zbiję tym. Wejdziesz mi na d7. Chociaż po tym biciu nie wiem, czy tak nie zagrać. No tutaj, to tutaj, od razu na pionka. Ciekawe. No wieża d6, wydaje mi się, że trzeba zagrać to. Strasznie zastanawiające jest to, bo wieża wchodzi tutaj. Naprawdę? A to ja skorzystam ze skoczka c5. Wieża musi być w grze. Tu obronię zawsze. Po wieża f1. I a5, żeby nie było b4. Przez chwilę. Nie było niespodzianek. Król f8. W sumie tam jeszcze ciekawego mam szacha. Będziesz tak grał, co nie? No tak. Są te dylematy. Okej, i tutaj, bo to bicie to bije tym, więc będzie ok. Wieże wyszły. Bitka, bitka. Kto tu teraz jest lepszy, goniec czy skoczek? To jest pytanie. Spróbujemy tym skoczkiem trochę potańczyć. No może tak, oczywiście zagrać. No dobra, bije. Już mi się trochę zaczyna mniej pozycja podobać. F5. Trochę mniej mi się zaczyna podobać ta pozycja. F5, żeby F4 zagrać. Kurczę.
Dobrze, pogrom. Tak, bo jak tutaj, dobra, to zauważył skubany. Wszystko widzi. Czasu mało się robi. Zbije mi co? No właśnie, tak sądziłem. Cholercia. Niestety ciężko. Niestety ciężko. Szkoda, bo pozycja była bardzo dobra. Mega dobra była. Jestem, wiecie? No jestem zły. Jestem. Zaraz wam pokażę dlaczego. Nie powinienem przegrać tej pozy. Złość sportowa jeszcze. Złość sportowa. Czy no tutaj co, to takie zwykłe wymianki. Tutaj poszło dobrze wszystko. Końcóweczka była bardzo dobra czarnymi. Skoczek B2 każe bić. Kurczę, Duda by zbił. No bo ja się... Czemu ja... Co? Tu się obawiałem. Pionka wziąć trzeba było po prostu. Bez sensu. Pionek wzięty, skoczek wraca. Bez sensu. No ale to tak. To ja tak zrobiłem. Wieża D6. Wszystko tu było pięknie. Nic się złego nie działo. Trochę niby białe lepsze teraz, ale też jakoś ciężko było realizować. D5 każe grać. Ciężko zagrać taki ruch. Tak poszło gońce, chciałem stąd wyrzucić. A, skoczek C7 pilnować. No ciężko grać w obronie. Wieża tu. Ojej, tu już przegrana, co? Król się dorwał do tego skrzydła. Wieża E5 z powrotem. Wieża E5 z powrotem. W sumie nie wiem, dlaczego nie zagrałem wieża E5, trzymając cały czas tej strony. Dobrze było, cholercia. Tu przegiąłem. Skoczek E6 każe grać. Jest partia? Nie ma jeszcze partii nowej. Skoczek E6 każe grać, zamiast brać pionki. Bo potem tutaj zawsze wieżą zdąży obronić. No widziałem, ja widziałem te poświęcenia też na końcu jego. No tak, tutaj już nie ma co grać. Tutaj. Jedyna nadzieja moja była taka, żeby zbić tutaj. No ja widziałem, że on zbije. No to jest łatwe do liczenia akurat. No tak, w topa. Następnym razem. Półtorej punkta. Ile było rund? 4. Półtorej punkta. Ale średni ranking przeciwników bardzo wysoki. Dobra. Trzeba coś wygrać. Jakieś partyjki. Przepraszam, musiałem odpisać. Czasami w takich właśnie różnych debiutach lubię zagrać troszeczkę mniej poprawnie, żeby wybić przeciwnika z rytmu i dostać obiektywnie troszkę gorszą pozycję, ale właśnie z jakimiś perspektywami. Też
Znaczy, nie chcę tu się porównywać do Carlsena, ale Carlsen też w ten sposób podchodził do szachów, że właśnie ustawiał albo bardzo równe pozycje i tam rzeźbił przeciwników, albo właśnie obiektywnie troszeczkę gorszą pozycję, żeby mieć szansę właśnie na zwycięstwo. To jest taki mały paradoks, ale no, w szachach tak czasami jest, no bo jak się będzie grało idealnie, no to też to kończy się często remisem. Mówię tu bardziej o półce oczywiście najlepszych szachistów świata, ale to tak tylko takie moje spostrzeżenia. Tutaj końcóweczka jeszcze wieżowa. No remisowa, remisowa. O, już nie. Góry, tędy. Chyba Janka Dudy nie widziałem na liście, a Janek chyba teraz ma problemy zdrowotne. No tak, to nie gra. No tak, szparu, to jest młody zawodnik, ambitny, on siedzi teraz w szachach cały czas, trenuje, więc to nie jest nic dziwnego, że tam tłucze tych arcymistrzów. Oczywiście pięknie i gratulacje, nie ma tu żadnego ale, po prostu jak się trenuje, jest się i dba się o higienę życia, że tak się wyrażę, a szparu o nią bardzo dba, no to się robi wyniki, to przynosi efekt. Więc będzie progresował. Taki wiek 20, 20 w górę, powiedzmy, to jest w ogóle coś pięknego. Szparu oczywiście tym arcymistrzem powinien zostać niedługo. Coś tutaj mi zabrzęczało, tylko nie wiem co, przepraszam. Nie wiem o co chodzi, ale dziękuję z góry, bo to pewnie jakieś tam donajciki czy coś w tym stylu. Okej, dobra. Lecimy za chwilę dalej. Aha, po czwartej rundzie jest mała przerwa. Dobra, to chwilę czekamy. No dobra, cierpliwie, cierpliwie poczekamy. Kolejną rundkę. No dobra, mam ochotę, żeby jakiś arcymistrz tutaj wpadł w moje ręce i fajnie byłoby zagrać jakąś fajną partię, dobrą partię. No ale to, żeby dostać teraz GMA, musiałbym pewnie wygrać z dwie partie co najmniej z rzędu, jak nie trzy. Więc taki będę miał cel na najbliższy czas w tym turnieju. No chciałoby się tutaj już dawno, z żadnym arcymistrzem nie zagrałem. Co tam, Kac, przeciekawego? Masz mi do powiedzenia. Czy ci odpowiedziałem na co? Że w styczniu robię nocny turniej również. A, okej. No zobaczymy, zobaczymy, Kacper. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeśli o mnie chodzi. Kwestia, który weekend i czy będzie do tego sposobność, gdyż sobie ograniczam czas teraz na jakiekolwiek wyjazdy bardzo mocno, bo pracuję nad wieloma teraz rzeczami mocnymi dla mojej tutaj, że tak powiem, osoby.
Ale zobaczymy, zobaczymy, bo zaraz się za dużo rozgadam, a nie chcę. Dobra. No, dzięki bardzo, dzięki. No, ostatnio nawet w Gdańsku się nie udało spotkać, jak ja byłem. Więc wiesz, jak jest. Żeby przyjechać do miasta teraz specjalnie. Ale okej, zobaczymy. No jak cywilizacji nie ma w Olsztynie? Naprawdę? Ja ci dam. Ja ci zaraz tam palcem pogrożę. No tak, morza może nie ma, bo już ty nie, ale jest mnóstwo jezior. Woda wszędzie ta sama. Czy słodka, czy słona, co za różnica. Jest kolejny przeciwnik. Mistrz Fida. Okej, to hetman D2. Bronimy na E4. Tutaj H6 jest dobre. Dobra, tutaj zdążę zagrać skoczkiem. Po H6 nie można było zbić, bo skoczek E4. No tutaj pionek oczywiście. Małe M walczy z FM. No tak. I wracamy szybciutko. Wzmocnienie. I po prostu roszada. I ustawimy sobie wieżę. Tak będziesz chciał grać. No rozumiem. Szybki powrót. No ciekawy to plan. Na pewno. Zagram. Ha, tutaj mi zagrasz. Dobra, zagram tak, bo jeśli tak, to tak. Chciałem, żeby skoczek mi tu nie wskoczył, ale zaraz mogę od razu F4 zagrać. Skoczek tutaj, czmycha, tak. Na prawo będzie takie granie. Bierze E1, bo F5 pójdzie. Może iść. A5 jeszcze mi się bardzo podoba. Jeszcze tam wieża może sobie nie po czwórce pograć. No widać, że gość jakieś pojęcie tutaj ma. Znaczy jakieś, no. Ma pojęcie. Czekajcie, żebym tu czegoś nie podwalił po takim ruchu. Jak się zrobi za ciasno. Widzę, że dobrze kombinuje. Bardzo dobrze kombinuje. Zagram tak. Będę przycelował. Zawsze sobie wrócę. Może koniec D3 nawet, coś w tym stylu. Wymusić bicie, bo skoczek chętnie by się rozegrał. No tak, on będzie tu wskakiwał.
Kurczę, muszę oddać tego gońca. Bardzo nie chcę tego uczynić. Wierzcie mi, że bardzo nie chcę. Dobrze zagrał, bardzo ładnie zagrał. Wieża A4. No tak, chwycił mi po prostu. Chwycił mi bardzo dobrze tutaj tego gońca. Dobrze to zrobił. Ale zapchał pozycję. Teraz muszę grać tak, obowiązkowo. Znaczy tak muszę zagrać, muszę oddać pionka. To jest klasyk, to bez dwóch zdań. To się nawet nie ma co zastanawiać, tylko pytanie co dalej, czy tym, czy tym. Nie no, chyba tym, bo jeśli tak zagra, to ja jestem skłonny to chyba zbić. Nie pozwolisz mi, co? Tu i tu. W sumie trochę zdecydowałeś za mnie, no, drogi przyjacielu. Przełom taki będzie możliwy, ale mam nadzieję, że jeszcze nie teraz. Tak to tak. Pionek mniej, ale może jakieś życie małe jest w tej całej układance. Okej, tam pójdziemy sobie. No tutaj tak spokojnie widzę, gość gra. Spokojnie, rozważnie. Wziął pionkę, na pewno pozycja jego jest ciekawa. Ja będę próbował to uwierzył tam coś ugrać. Ponaciskać, dopóki skoczek tam mi nie poprzeszkadza, ewentualnie. Ale koniec to zbije. Nie, no jest tak powiedzmy. Znośnie, znośnie, a jemu czas się kończy. Naciskam po prostu. Możliwe, że to działa. Nie, możliwe, że nie. Tak, tam będziemy celować. Możliwe, że teraz będzie działało. Ok, tu mogę zbić, tylko pytanie, czy to jest dobre. Nie wiem, ale zbiję. What? Serio? Dobra, spróbuję zamieszać w pozycji. Kto nie miesza, ten nie wygrywa. Tu grożę. Strzałka, bo tu mam. Udało się przeciwnika oszukać taktycznie. Oj, udało się. No i tu. Mamy to. Aj! Mamy to! Mamy to! Podobało mi się. Podobało mi się. Zerknijmy w analizę. Ale miał pojęcie gościu. Miał bardzo ładne pojęcie. Tylko chyba niepotrzebnie zatkał pozycję. Tutaj szło jak należy. Powiedzmy, że to są ruchy wszystkie dozwolone. H4. No, białe są ok. Tu każe bić po prostu teraz. Żeby ten goniec miał swobodę. To zagrałem trochę źle. Wieża A4. Wieża A4 fatalne. On zbił. No dobra. Czarnych trochę lepsze. On zatkał pozycję, to nie było dobre. No E5 uważałem, że to jest obowiązek, ale z drugiej strony jak się przypatrzeć pozycji, to może jednak nie oddawać pionka i mieć tych pionków
tak samo dużo grać na tym skrzydle, ale to się tak łatwo mówi, gdzie odblokowujesz tak naprawdę wszystkie figury grając tym, to posunięcie, więc uważam, że dobra decyzja. On po prostu nie miał też planu na grę, a czas też robił swoje, długo myślał. Skoczek D6 nie zauważyłem. Ojej, jakie proste. Skoczek D6 i już się by sypnęło. Kurczaczki, bo tutaj tylko skoczek C5, coś takiego liczyłem. Taktyka, słabo, Krzysztof. Na C2. Cały czas skoczek D6 wchodziło. Tutaj zbił. Oj, goniec H7. Dobrze wyczułem tutaj tę pozycję. Dobrze. Co? Wieża E5. Aha, bo nie może zbić tu, bo skoczek F7. Ten ruch również jest dobry. No nie ma jak się bronić tutaj, co? I wieża E5. Oj, to musiało być. Okej. Wyszło chyba całkiem. Nie wiem, co sądzicie, ale 2,5 punkta jest. A 5. Walczymy dalej. Dobra. Ładne jak Gdańsk nocą. No to prawda. Jeszcze partie trwają. Jakieś jeszcze trwają. O, zobaczcie, jak często te końcówki powstają. Wieża 50 ruchów, no właśnie. Wieża skoczek na wieżę. I tutaj mamy jeszcze końcówka różnobarwna. To czysty remis. Tu. Chociaż ciekawe, bo zawsze pionek może pójść, ale no remis, remis. Trzeba będą próbować oczywiście, ale. Białe aby królem tutaj sobie powinny tańczyć cały czas. Bo właśnie czasami jak będzie odejście gońca, to będzie B5 i wolny pionek się zrodzi. No tutaj królem trzeba tańczyć w kółko. To 60 ponad ruchów, wow. Czy będzie śnieg w święta? Kacprze, myślę, że w tym roku śnieg będzie. Będzie klimat. Nie wiem jak wam, ale mi czas tak szybko płynie. Naprawdę, jeszcze niedawno było lato. To jest moment, już mamy zimę. Coś nieprawdopodobnego. Oj. A szach jest. A, to bardzo sprytne, tak. Tutaj mógł pójść i tutaj król mógł pójść. Jeszcze czarne może miał jakiś motyw ciekawy. Teraz to już na pewno remis. Co? Goniec będzie matował króla. Dwieście ponad posunięć.
Za coś dziękuję, tylko nie wiem jeszcze komu. Nie wyświetlają mi się tutaj powiadomienia niestety w formie ikonek, także sorry. No tak, no panowie, tak się nie robi, no to dwóch arcymistrzów, jaki oni przykład dają, no kompletny remis. Co się dzieje? O super, jeszcze tutaj się bawią. Białe mają wygraną! No pewnie, że wygraną. Tu pata się ustawi. Czarne myślały, że jest remis. Goniec C7. Ha! Easy. No i czarne za karę przegrają pozycję. Wiecie co? Bardzo dobrze. To może czegoś nauczy arcymistrza tutaj grającego czarnymi. I król tu i tu. Dobrze mówię? Tu, 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 tu i tu jest kwadrat. No, dokładnie. A jeśli tu, to tu. Dlaczego tu zagrałeś? O co chodzi? Dlaczego nie na C8? Co to w ogóle jest? Arcymistrzowie, co oni w ogóle robią? Czy oni się umówili na ilość ruchów? Tutaj i łapiemy pionka. No proste. Okej. 244 ruchy. No, imponująca ilość posunięć, ale bardzo dziwne, nie wiem. Sami widzieliście, co się działo. Mega dziwne. A, mam kolejnego przeciwnika. Mam arcymistrza. Mam arcymistrza. Grałem z tym panem już kiedyś. Niech będzie obrona Karokan. Jak to grał kiedyś Karpow? Teorię znam średnio na tym poziomie, ale wiem, że te pierwsze ruchy gra się tak. Więc tak zagram. Cześć, czysty pion więcej. Witam cię serdecznie. Jest C5, ok. C4 znaczy się. Skoczek wychodzi, mocniej atakujemy. Tutaj mamy szacha i odbicie tutaj. A, myślę, że. Chociaż gońcem pewnie było ok. Ale. Czy taki ruch jest dobry? Chyba nie. Tak, zagrajmy. Skoczka ustawimy tu lub tu. Gdzie lepiej? Chyba tutaj. Jeszcze są opcje skoczek G3. O, skoczek G3 jest piękny ruch ze zdobyciem jakości. No teraz już nie. Ucieczka. Dobra, tak. Bo jeśli tak, to tutaj, tutaj bicie. Jakaś krótka roszada. Cóż ja, biedny żuczek, mogę. Tej pozycji. Okej. Czy taki ruch będzie dobry? Tego nie wiem. Czy skoczek D5? Strzelam, że ten ruch będzie ok. Tutaj mogę zbić. Tutaj przede wszystkim chcę zbić.
Właśnie ten róg był bardzo dobry, bo jak tutaj, to tutaj. Ale? Czy to się będzie trzymać? Może tu? Nie chciałbym specjalnie tu podstawiać, bo jak zrobię roszadę, to mnie zbije tutaj. Tego pionka trzeba wziąć. Taki szach tu, hetman zbija, wracam. I wracam. Tu się trzyma. Teraz roszada będzie dobrym pomysłem. No, pionka więcej. Będę chciał go utrzymać. Roszada będzie dobrym pomysłem na pewno. Wiesz, będzie dobra. Bo tak wróci, to będę musiał G6 zagrać. Tak wróci tutaj i skoczek wejdzie tu i będą niebezpieczeństwa. No właśnie. Więc jeszcze nie wiem, co zrobić. Wymiana tutaj zagrałeś. To ciekawe. Roszada. Bo teraz taki ruch grozi. A nie mogę tak? Nie no, wymiana wiesz lepiej. Zaraz, bo tutaj. Tak. Aha, mata dostanę, co ja w ogóle gadam. Tego nie widziałem. Może mi pionka skłonie, ale może konterka jakaś. Jak się równało. Tu mam ruch. Nie, nie mam. Co ja w ogóle gadam? Przecież mata dostanę. No właśnie. Wiem, że tu i po czarnych polach będzie chciał mnie męczyć bardzo. Będę musiał coś takiego zagrać. A dlaczego nie mogę tak? A może wieża na. Tu będzie bicie jakieś. Czekajcie, a wymiana? Nie, wymiana nie. Dobra, biję. Mam nadzieję, że dobrze. Czy mat grozi? A jak zagram tak, grożę matem i wzięciem wieży. Jeszcze 6 sekund. Mata nie ma, co nie? Nie ma. Grożę matem i wzięciem wieży. Bo tutaj robi się niebezpiecznie. Ojejku, ojejuś, Krzysztof, ale no matno, nie ucieknę od tego. O, rety. No przegrana, bo tutaj będzie mnie szachował. Ajajaj. To boli, no miałem go. Miałem go. Miałem go. Kurczę, blade. To boli, słuchajcie, naprawdę, jak to boli. Dobra. Ale partia była. No, uciekł mi ten arcymistrz znowu. No, tak nie może być, no. No, nie może tak być. Teraz to się zdenerwowałem, naprawdę. Zobaczcie, no, kurczę, blade, miałem gościa.
Wiem, że go miałem. Teraz to komputer potwierdzi. No niby ma lepszą, dobra. Skoczek E5. Już mam wyrównanie. Skoczek na E6 coś tutaj daje, tak? Pewnie tak, ale to on musiał liczyć. Tak, tak, wraca. I czarne mikro lepiej. Tak, roszada. Tutaj. No dobra, przyznaję się, bez bicia nie zauważyłem, ale to i tak najlepszy ruch. Zagrałem wieża D8, bicie. Mam tu, że tutaj najlepsze. Ale co tu daje, że najlepsze? Aha, jakieś odtrącenie hetmana. O, wieża D4 ładne. Wieża D4 w ogóle, jakie ładne zagranie, bo tutaj się fajnie panoszę. Wiedziałem, że mam lepiej. Skoczek H4, poszło dobrze. No i hetman D5, no jest wygrana. No i jest wygrana. Co ja przeoczyłem? Skoczek. No bicie. Hetman. Okej. F5, bzdura. Chociaż i tak to się trzyma. Bicie na B2, żeby pilnować czarne pola, jakoś więcej. No wiedziałem, że mam wygraną. To jest masakra jakaś. Ten czas zrobił swoje. No wygrałbym to bez problemu, no przecież to jest, no ale to tak, no są sztuczki. No co, F5, no to najgorzej, co mogłem zrobić. Tutaj, on zagrał tu. Aha, no i tutaj zlamiłem. No tak, hetman D5, przegrana pozycja po hetman C7. Jakbym zagrał tu chociaż, to też trzymam się. No trzymam się, nie jest łatwo z tego wyjść, z takiej pozycji. Ale bym się trzymał jeszcze, no. Hetman D5, kurczę blade. Bo jak miał wieżę tutaj, nie, też nie mógłbym. Skoczek po prostu dobrze stoi. Aj, no miałem dzisiaj ograć arcymistrza, no. Ten arcymistrz jest po prostu do ogrania. Grałem z nim wiele razy już. Ojejku. Za to nienawidzę Tagged Tuesday. Za takie partie. Za wygrane, które przegrywam. To boli. Ale dobra. Jeszcze ci arcymistrzu dorwę. Ciekawa końcówka. O, teraz bicie wygrywa, bo jest czarny na opozycji. Ładnie. No tutaj. No co on gra? Dobra, wygrana. Okej. Ach, to się łatwo komentuje czyjeś partie. Grać samemu jest zdecydowanie ciężej. Pamiętajcie, jak oceniacie kogoś, to sami zagrajcie partię, bo to naprawdę nie jest proste. Znaczy, łatwo się kogoś ocenia grę, a jak się siada do deski, to nawet wirtualnej. Okej. Dobra, zagramy jakieś takie tego typu ostrzejsze posunięcia na zadymkę. Co tam będę się szczypał? E4. No i się męcz teraz, no. Też nie znam teorii. Wygrywa lepszy. Kto lepiej zrozumie pozycję? Ten ruch mi się podoba. Tu muszę go już pochwalić za to posunięcie. Po prostu zbiję, ale muszę go pochwalić. To dobry ruch według mnie. Otwiera fajnie gońca. Dobra, na siłę będę bronić. Aha, możesz zbić. Jasne.
No i będę bronić. Dzika pozycja, nie? Albo w jedną, albo w drugą. Goniec będzie żył. Chyba. Nie no, tu chyba jest dobry ruch. Tak. Ciekawe. Gram tak. Już żeby nie zepsuć sobie struktury. Ha! W ten sposób. A, to ciekawe. Ciekawe zagranie. No tak, tu nie wejdę. Okej. Robię roszadę, żeby wejść tu. Ten pionek jest stracony. Proste zagranie. Chcę tak. Aha, masz taki ruch. Łe. Brzydki. Jak tu zbijesz, zagram tak, potem tu. Tam masz więcej chyba, ale ten goniec raczej nie będzie aktywny, mam nadzieję. Prawda? Jak tak, to tak. O, ciekawie, ciekawie. Dobra, próbujemy sztuczek. Zaatakujemy tego gońca, ale gość dobrze gra. Tutaj muszę uważać na skoczka. Tu jest bicie, fajne. Porozwiązywał mi się tutaj też z tempem. Po prostu na pionki. Idziemy po pionki. Chciałem takie zagranie fajne z tempem. W razie czego? Już nie. To mogę zbić tego teraz. Wezmę. No tak, bo tutaj masz strzałkę, co nie? Aha, jeszcze mnie atakujesz wieżę. No dobra, mój król troszkę jest pogubiony. No tutaj masz szacha. Aj! Niebezpiecznie może być. Oj, może być niebezpiecznie, ale czy moje gońce wytrzymają presję? Szkoda, że król nie jest na G1. Król jest w ogóle strasznie odkryty. Tutaj szach, tutaj szach, tutaj. Właśnie. Ale muszę tak grać. Nie mam wyjścia. Muszę tak grać. Broni od mata jakiegoś gońcem, ale tu będzie groził mat. Nie no, muszę tak zagrać. Oczywiście jest jakiś szach. Tu się chowam. Gońce silne, oczywiście. On też musi uważać na jakieś pułapki od gońców. Mega szalona pozycja. Co to w ogóle ma być? Muszę go powiązać strasznie. Wieża C1. Wiążemy gościa na maksa. Bo będą groziły bicia i jakieś tam z odsłony zagrania. Trzeba powiązać. A, ma problem chyba. Nie ma problemu.
Może tak, zobaczymy, co zrobi. Okej. Może tak teraz gońca gdzieś tam stawię? Mam go na czas. Ach, co za poza. No tak, to było szalone. To był szalony debiut. Nie wiem, co mam powiedzieć. Która to runda? Straciłem rachubę. Siódma runda. Jeszcze cztery. Dobra, popatrzcie troszkę na lepszych zawodników. Zobaczmy, jak tam Hikaru wymiata. Hikaru czarnymi. No nie, no, gra tutaj jak maszyna. Wieża zagrała tutaj. Sztuczki internetowe, żeby podstawić albo zyskać. Iwko. Może innego zawodnika poszukajmy. Antka Kozaka, ale Antek Kozak tutaj nieźle sobie poczyna, nieźle. Bardzo ładny ruch, to odciąga jeszcze tak, dokładnie, żeby nie było tutaj zakleszczenia białego króla. Dokładnie, o, wygrana, ładna wygrana. Kamer. Remisik, co? Gdy pionek już blisko, no tak, remisik. Król, czarny król jest za daleko do obrony. No niełatwa końcówka. Białe mają wygraną. No mają. To związanie jest paskudne. Ojej, 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 ojej. Miazga. No dobrze, cztery partie jeszcze do końca tej rundy. Co? Jak to grać? Ale końcówka. Ojej, jakiś śmieszny remis w ogóle. Czarne przegra... Czarne na czas przegrały. Zagapiły się. No tak, czas, element gry. Silna obsada, to prawda. Prawda, zgadzam się. Bardzo silna. Gramy. Gramy, gramy, gramy. Jaki dzisiaj wynik? Na razie 3,5 punkta na 7. Silnych zawodników też troszkę miałem. Nie wszystkich oczywiście, jeśli chodzi o ranking. Dobra, gramy tak. Dobra, jedziemy swoje. Okej. Okay. No dobra, jeszcze raz tędy. Trzeba wyciągnąć lekcje z poprzedniej partii. Tym razem troszkę inny wariant nastąpił. I A5. Okej. Okay. A3 tak po prostu od razu?
Tak, chyba się gra z tego co wiem. Jak on zbije, to wiem, że tu pionka bierze. Ale z tego co się orientuję, to jest HOK. Może się mylę, ale dobra, pójdę na to. Przestawię skoczka tu. Wstawię. Zagram F5. Że wolę grać bez pionka niż. Skoczek musi uciec. Bicie, bicie. O, słabo zagrałem. Skoczek B3. Bardzo słabo zagrałem. Ale cały czas na zadymę. Zobaczymy. Właśnie. No dobra, teraz nie mam wyjścia. Muszę to dziabnąć. F5. Pionek, czysty pionek mniej. Jeśli tak, to tutaj. A wiem, że to już tak. Trudny debiut. Grają dobrze tutaj. Te schematy. Muszę dokładnie to przepatrzeć. No dobra, biorę. To zejść trzeba. Z ataków. Oddanie pionka i otworzenie pozycji tutaj będzie konieczne. Dobrze, on nie ma czarnopolowego końca, to jest plus. Kurczę, jak wszyscy dobrze grają. Uczą się tych debiutów. Tak, coś w tym stylu. Spróbuję zamieszać. Jakiś taki ruch wchodzi mi po głowie. Tędy coś tam będę mógł. Jak tak, to tak. Tu i tu, mat. Łatwo się mówi. O, aha, bo koniec jeszcze jest. Dobra, bronię na razie. Tu mogę zagrać tu i walnąć tam. Skorzystam z tej okazji. To mi pozwoli troszeczkę odetchnąć w tej pozycji. Koniecznie, E3 to jest ruch konieczny. Teraz to już wydaje mi się, że przewagę nawet zyskuje. Jak tak, to wolne tu. A nawet tu z szachem, ale jeszcze lepiej. No, ten pionek B4 był kluczowym pionkiem, który trzymał u niego pozycję. O, to myślę, że tak po prostu. Tutaj chyba mam wtrącenie fajne, bo jest tutaj bitka. Goniec się rozegrał. Jesteś mój. Już jesteś mój, tak, bo jeszcze goniec tutaj wchodzi. Tak, to tak. Nawet tak. Chyba nawet mogę zagrać. Szach był też ładny. Wszystko tu wchodzi. No tak, jak się figury rozegrają, to mają moc, nie? Tak to jest w Królestwie Indyjskiej. Albo wóz, albo przewóz. Troszkę mi się nie podobało, jak zagrałem ten debiut do końca. Przeanalizujmy. Ok.
razie normalnie. A5, A3. I co tutaj grać? Skoczek tutaj, tylko że pytanie co po B4, po B4. A, jest F5, ojejku, widzicie, to są takie motywy, które trzeba znać od razu, jak się w ten sposób gra. No chodzi o to, że tutaj grozi ruch. Dokładnie, tu grozi ruch. Jak mi zbije skoczkę, to mam taki ruch. Jest świetnie czarnymi. O, no to jest właśnie to. A skoczek daje tę możliwość zagrania A4 później, bo jak będzie bicie tu, to zbijam tu i trzymam pionka. Mądre, mądre. Krzysztof po prostu troszkę słabiej zagrał teorię. Ale dobra, poszło znowu gorzej. Ale na zadymę. Patrzcie, że komputer nie ocenia tego tak źle. Dla czarnych. 0,30. Tyle, że co? Każe grać gońcem na H6. No ciekawe rzeczy. Zagrałem tak. Skoczek wrócił. Tutaj. Tutaj. Cyk, cyk. Cyk. No F5 to obowiązkowe. Tak. No i zadyma się zrobiła. Nie było tak źle to oceniane przez kompa. Co tutaj lepszego było? B5? B5? B5, goniec tutaj i goniec E8. No tak bym nie pograł. Ale możliwe, że to jest ok. Znaczy no, zapewne to jest ok. Goniec F5 dobrze tutaj. Wjechał hetman i zadymka się zrobiła. Tak, tak. Goniec wróci. No goniec F1 niby powrót, ale to jest ruch zły. E3. I się zaczęło. No tutaj to już jest miodek. Tutaj to już jest miodek. BC najlepsze. Oj. I tutaj co? Hetman D4 najlepsze. Szach. No nieważne, gdzie król pójdzie, to tak, co nie? Okej. Okay. Ale to co, chyba pograne też dobre. No tak, dobre. Duży wybór dobrych posunięć. Okej. Okay. W sumie nie najgorzej to wyszło chyba. Tam całkiem normalnie. Dobra, 8 rund za nami. Jeszcze 3. Jeszcze 3, mam punktów 4,5. No i dobrze. 4,5 już. To jest bardzo dobrze. Jak na mnie. Okej. No dobrze. Sorka. Czy współpracuję z panem Kukułą? Tak, oczywiście. Wydaliśmy razem wspólnie kurs. Bardzo duży zresztą. Paweł nie jest zbyt goszczy, ale tam często przebywa. Okej, okay, zaraz, bo tutaj jeszcze jedna partia. O, i to gra nasz polski jakiś zawodnik. Patryk Cieślak. A remisik, tak? Okej. Okay. Czekamy cierpliwie teraz na rundę numer 9. Po 8 rundzie też jest taka mikro przerwa. Więc jeszcze troszkę. I jedziemy z tematami.
Dostałem bęcki w zeszłym roku na charytatywnej imprezie w Bydgoszczy. No okej, dziękuję za informację. Nie wiem, co powiedzieć tak naprawdę. Dobra, poproszę jakiegoś arcymistrza. Ojejku, arcymistrza, chcę ograć arcymistrza. Jak ja bym chciał ograć jakiegoś arcymistrza. Z jednym grałem, było blisko. Jeszcze będzie okazja. Mam nadzieję. No sekundkę, zaraz do was w takim razie wracam za moment. Moment minął. Mamy lidera. 8 na 8. Kim jest ten? A, Rigasi. Rigaisi. No tak, to są dobrzy zawodnicy. Cześć Radowid, czy widziałem 12-letniego Turka, który ograł na Kamurę i ma 3100 w Blicu na Chess.comie? Wow, nie widziałem. Podeślij proszę link. I na czat. A jakbyś był uprzejmy, to może do mnie na maila lub na fanpage'a. To super by było. Może ciekawa partia byłaby, to bym coś tam poanalizował. Nie orientuję się właśnie w tych nowościach teraz, jakichś tam cheaterach czy coś takiego. Okej, dzięki. Który ja jestem rocznik? 87. No, będą się zdarzać na pewno tacy coraz młodsi zawodnicy. Można powiedzieć, procesory w głowie, super myszki, będą naparzać tych najlepszych. No, to jest taka kolej rzeczy. Szachy bardzo szybko idą do przodu, bardzo szybkim tempie, więc to nie będzie dziwne wcale. Teraz może to się okazać jakimś tam szokiem, ale to się myślę, że ustabilizuje i to będzie coraz częstsze zjawisko.
Czy drugie Title Tuesday będzie? Oj, powiem szczerze, nie wiem, gdyż jeszcze mam o 20 szkolenie, 1,5 godziny i nie wiem, czy energetycznie wyrobię się. O 23 jest, tak? Czy o 22? Jeżeli o 22, to prawdopodobnie nie dam rady. Ale zobaczymy, bo mówię, jeszcze szkolenie przede mną. Dobrze, mamy mistrza międzynarodowego. Streamuję. Okej. Widziałem, jak wygląda, więc spoko. No dobra, nie będę tutaj grał gambitowo, gdyż za bardzo się nie orientuję. Zagram sobie spokojnie w ten sposób. Jakiś E5 oczywiście on będzie szykował, ja E6. Wiem, że to już mi się nie podoba. Moja pozycja mi się nie podoba. Będę próbować po prostu rzeźbić skoczek na D2. Wymienię te gońce. Chociaż już może nie jest tak źle. Czy linki na czat możemy wysyłać? Pewnie tak, spróbuj. D5, ciekawe. Na razie tak, na spokojnie. Ojejku, tutaj jest ruch. Tuż mam w trombala. Chociaż tak, A4. No tego pionka muszę skosić. Szach niebezpieczny. Brakuje mi figur tutaj na linii C. Jak szach, to F3, E4 będę miał. Może taki ruch jest dobry. Dobrze zagrał. Oj, dobrze zagrał. Skubany. Jeszcze tak. Spróbujemy. Może tak, a może właśnie tak, bo jak zbije, to ja zbiję wieżę. Muszę tak, i teraz będę miał opcję bicia. Dobra, tak. Wiem, że skoczek G4 będzie atakował, bo teraz tak jak zdwoi tutaj, jak wieżę postawię, zagra tu, skoczek tutaj. To będzie mało przyjemne, może wtedy tu. Zbił, o to w sumie mnie zaskoczył, szczerze mówiąc. Okej. Tak, muszę. I co? I odzyskam pionka. Nie wiem. Ale będę go po prostu atakował bezpośrednio. Tu. Możliwe, że odzyskam, bo jeszcze na to trzeba zwracać uwagę. Dostanie tutaj od razu strzałkę. Aha, tu mi zagra. Może tak trzeba. Tyle, że.
A, wieża C4 jeszcze jest. Muszę tak. Muszę, ten pionek jest bardzo niebezpieczny według mnie. No właśnie. Tak. Musi stracić tempo na zrobienie lufcika. E4 mam dobry ruch, skoczek uwiązany. No szach, nie nastąpił szach. Tutaj zbije, on zbije skoczkiem, ja zbiję tu. No dobra. Konika idę. Co to za pozycja jest? Tu. Go oddam, ale wezmę tego. Tu. Król będzie blisko. Dobra, walczę o remis. Oj, nie, źle zagrałem. Bardzo źle. Fatalnie. Tu dał mi szansę, ale to i tak jest przegrane. Kurczę, blada. Czas mi spadł, co? Ojej, to był remis. Wow, bierze B1. Zły jestem, wiecie? No zły jestem, no. No zły jestem, no. Kto by nie był zły po przegranej. Szkoda. Ale dobra, dawno nie grałem tego turnieju. To jest kwestia też pewnie rozgrzewki troszeczkę. Zerkam w ten debiut, co tu się działo.
Za dużo tych porażek jest. Nie lubię tak przegrywać szybko. Tutaj popełniłem błąd. To się przyznaję bez bicia. Po tym ruchu. Tu popełniłem błąd. Tak, tak, tak. Zdecydowanie. E3. A4, C6. Dobrze to wyczuł. C5 tutaj. Wydawało mi się, że to już jakoś tam żyje. Ładnie to policzył, ale cały czas ciekawe, czy byłem już na jakimś plusie tutaj w którymś momencie. Już nie sądzę. Też ciekawie się działo. Sorry, że tak szybko to przestawiam. Radowid, prześlij proszę mi na fanpage'a na Facebooku albo na maila kontakt@szachus.pl. Dobra, nie przeanalizuję, bo już kolejna partia wlatuje. Jeszcze dwie rundy, co? Mieszamy. Mieszamy ruchem H4. Dobrze zagrał. Zagrał very good. Idziemy na ostro. Jadka. A, dajmy jakiegoś tutaj szacha. Okej. Niech będzie roszada. No H4 w takim razie wychodzi na to, że jest zbędnym ruchem. Ale... Po takim ruchu fajnie sobie wrócę tutaj. To się może fajnie ustabilizować. O! To ciekawe. Nie, no dobra. Znaczy ciekawe, normalne. Przepychamy. Tak, to tu może. Wracamy. Mogłem zbić i zbić pionka, co nie? A tak to on mi zbił pionkę. Gramy tak. Mamy taki ruch ciekawy i tutaj groziło wzięcie. A, hetman musi wrócić. Tutaj gram, żeby nie było B5. Bez tego pionka chyba jeszcze da się żyć. Może się złapie w pułapkę. Może tak, może i nie. Jak obstawiacie? Złapie się w pułapkę goniec G5? Nie złapie się. Jak tu, to super. Bicie, bicie i wygrywa materiał. Dobra, poblokował się skubaniutki. No dobra, idziemy tak w takim razie. Jak tu to pozbijamy? Dobra, tutaj jest wieczny ten. Tak, w takim razie na skoczka lecimy. Zbicie tutaj. No to co? Tutaj i po prostu nastawiamy się na słabego pionka. Oj, podstawiłem. Podstawiłem. Kurczę, blade. No tak, no podstawiłem. Aj, 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 aj. Szacha mogę jakiegoś nędznego dać. I tak naprawdę nic więcej mnie tu dobrego nie czeka. No jak można tak podstawić w taki prosty sposób? No, no pytam się jak. Boli strasznie. Dobra, idę konsekwentnie po swoje. Najtrudniejsze są ostatnie partie. Aha. No tak.
No dobra, idziemy tutaj po pionka B6. Jedyna moja nadzieja przy różnobarwnych końcach. No więc H6 jest dobrym ruchem. Niestety. Niestety dla mnie. O, tędy będziesz chciał. No dobra, muszę. Tutaj jedyna moja szansa. Trzymam pionka. Skoczek nie może. Znaczy może. Wtedy zbijam. Mądrze pograłeś, bardzo mądrze. Właśnie. No dobra, muszę mnie szachować cały czas, muszę bronić w ten sposób, nie mam wyjścia. Wow, to dobry ruch. Szach? Wszystko jasne. Tak, jeszcze się bronię. Zasłaniam wieżę. Ale to tylko na chwilę. No nieźle. Nieźle to sobie wymyślił. Taktycznie dobrze po prostu. Ojej. Ojejku, to jeszcze jest? To jeszcze... Wygram to. Wygram to. Jakim cudem ja to wygrałem? Masakra. Nie mam pytań. Cud na kiju, no. No większego farta nie można mieć chyba, słuchajcie. Cud na kiju. Powiedzmy to jeszcze względnie normalnie. No bo jest. Tu podstawiłem figurę. Nie wziął jeszcze. Trzeba było bić skoczka. No tak, i nastawić się na tego pionka. Prosty plan. Czy na speedrunie mogę zagrać holenderską? Wiem, że nie lubię, ale fajnie by było zacząć grać. Dobrze, postaram się zapamiętać, żeby zagrać holenderską. Nie ma problemu. Cały czas bez figury. To są jakieś jaja. Ale gość szukał zwycięstwa po prostu gdzieś na królu. I gdzieś to zwycięstwo było. Totalnie wygrana, bardzo dobrze grał. Jak to jest możliwe, że on tego...
Mat w 20 powinienem dostać. Dobra, już nie zdążę. Okej, okay. Ostatnia runda, 5,5. No, punktowo dobrze, ale. No dobra. Przydałoby się coś tutaj. Może jeszcze raz tą obronę Karokan zagramy. Coś się uparłem dzisiaj na nią. Tego nie znam, przyznaję się bez bicia. No nie znam tego, no. Co mam ci powiedzieć? Nie chciałbym tu w jakieś pułapki wejść, więc zagram tak. Jak przeprasz, to wrócę. Nie znam tego, kompletnie. Wracam. F3 i tak trzeba poprawić, bo F3 stoi źle. Okej, okay, czyli co, taka obrona francuska? Dobra, tak niech będzie. Okej. C5, skoczek. Coś w tym stylu. A jeszcze miałem taki ruch ciekawy. W sumie zagram go, bo zaatakuję tu i zaatakuję tu. A dlaczego nie? Wezmę, będę cierpiał, trudno, ale pionka wezmę. Oj, żebym nie przegiął. No tak zagram, żeby jeszcze mieć opcję zrobienia roszady. No właśnie, a ty będziesz mnie tu strasznie męczył, drogi przeciwniku. Tak, bicie tu, to będę musiał pionkiem odbić, niestety. Bo goniec musi pilnować piona B7. Uciekam tym hetmanem. W to pędz już. Z figurą. Czy może nie do końca, bo tutaj to jeszcze tu, ale mi zbije. A, no tak. W to pędz już. Dobra, za jakieś pionki chociaż. Tu jeszcze wisi. Zapewne on myśli o tym. Wezmę. No dobra. Gość mnie karze za to, że nie wyprowadziłem figur. Słusznie. Trzy pionki za figurę? No tak, tylko że te pionki nie są jakieś złączone, ani żadne groźne. Tylko tak po prostu. Okej. Dobra, wracam. Bronię pionkę. Uparcie. Niechętnie. Co? A tutaj jest bicie. Super. I tutaj zdobywa mi hetmana. Pięknie, Krzysztof. Dobra, ale jeszcze mam chyba bitkę tutaj. On tak zagra. Ja wtedy tu będę bronił. Ale on mi weźmie tu. Dobra. A, to zagrał jeszcze lepiej. Ale lipa. Chyba trzeba zbić tu. Trzeba. To jest jakaś tam. Ale tu nawet szansy nie mam żadnej. Ciężko nawet to określić szansą. Aj, dobra. Kompletnie przejdę na pozycję. Kompletnie. Gość ma takiego samograja, że. Odechciała się po prostu grać. Wspaniale, Krzysztof. Niestety, ostatnia partia, zapomnijmy o niej. Ale widzicie, co w naturze nic nie ginie. No. Taki fart przed ostatniej partii, a tutaj lipa. No dobra, cóż mogę powiedzieć. Przetarcie Statlet Tuesday mamy po dłuższej przerwie, więc 5,5, 50%. Jak na dzisiejszą grę, to za dużo, o 5 punktów co najmniej. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.